Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Zapraszam Was serdecznie do materiału poświęconego DLSS 2.0, czyli tak naprawdę DLSS, na jakie, można powiedzieć, wszyscy czekaliśmy. Gdyż pierwsza jego odsłona, no, nie była najlepszym, można powiedzieć, polem do popisu Turingów. Przykładowo w Battlefieldzie 5, zresztą w Battlefieldzie 5 do dzisiaj mamy masło. Zostało to nieco poprawione, ale daleko jeszcze do ideału. Metro Exodus, w którym DLSS cały czas jest w wersji 1.0, już lepiej sobie radzi, lepiej wygląda niż wcześniej. Z filtrem ostrości można naprawdę uzyskać ciekawe efekty, natomiast nie leżało to nawet obok DLSS 2.0. Tutaj na monitorach możecie zobaczyć akurat gameplay z Wolfenstein Youngblood na RTX-ie 2060 Super oraz Ryzenie 7 3800X skręconym do 4,5 GHz, ale o tym osobny materiał, osobne testy tego procesora i tam zobaczycie co i jak i dlaczego. Natomiast ten konfig, który tutaj akurat widnieje, jeżeli chodzi o jego wydajność, to konfig, który budowałem znajomemu mojego taty. Nie jest to segment, którym oczywiście się zajmujemy na co dzień, natomiast drogą okazji akurat, żeby tutaj pomóc w dobrym doborze konfiguracji w danej kwocie i zbudowaniu tego, taką czynność podjąłem. No i przy okazji nagrałem nieco materiału o DLSS 2.0, bo jest o czym mówić. Zacznijmy od tego, co w tym materiale zobaczycie, bo będą tutaj tak. Testy wydajnościowe w Wolfenstein Youngblood, w Controlu, w Deliver Us on the Moon oraz w MechWarrior 5. Rozdzielczość natywna 2560x1440p versus DLSS 2.0 w trybie jakość, w trybie balance i w trybie wydajność. W MechWarrior 5, bo te wszystkie tytuły, które wymieniłem, nie licząc MechWarriora 5, mają włączony ray tracing. MechWarrior 5 jeszcze nie doczekał się patcha z ray tracingiem, także tam akurat będą testy w 4K. I zobaczycie, co skromny RTX 2060 Super potrafi. Natomiast kilka słów na temat DLSS 2.0, jakie są przede wszystkim różnice względem wersji pierwszej. Przede wszystkim DLSS 2.0 w trybie jakość oferuje poziom bardzo zbliżony, niekiedy nawet lepszy do natywnej, względem natywnej rozdzielczości. Przykładowo w Deliver Us on the Moon natywna rozdzielczość plus wygładzanie krawędzi TAA wygląda po prostu gorzej niż DLSS w wersji 2.0 i trybie jakość. Gdzie w Wolfie w trybie jakość czy Control w trybie jakość wygląda również naprawdę fenomenalnie. Dodatkowym atutem DLSS 2.0 względem jego poprzednika jest chociażby to, że zapewnia wyższe skalowanie wydajności. Korzysta po prostu efektywniej z dobrodziejstw rdzeni Tensor, także poza tym, że mamy zdecydowanie lepszą jakość oprawy wizualnej, to po prostu mamy jeszcze większego kopa wydajnościowego. Także no, same korzyści, jakby nie patrzeć, jest przyjemnie. Kolejna sprawa, o której warto wspomnieć, to to, że DLSS 1.0 wymagał szkolenia sieci neuronowych AI dla każdej gry z osobna. Wersja druga korzysta z jednej sieci neuronowej dla wszystkich produkcji, co owocuje tym, że będziemy mieli coraz szybszą i w coraz większym spektrum gier implementację DLSS 2.0. Także no, oby jak najwięcej takich gier, no bo naprawdę możliwości są konkretne, więc obyśmy mogli z tego po prostu jak najczęściej korzystać. No jeszcze konkretna tutaj informacja. Nie ma już ograniczeń w kwestii używania rozdzielczości. Przykładowo w wersji 1.0 niejednokrotnie były takie sytuacje, że karta z niższego segmentu, przykładowo RTX 2060, pozwalał na odpalenie DLSS jedynie w Full HD w niektórych produkcjach, a na przykład w 2560 na 1440p dopiero pozwalał na używanie DLSS RTX 2070, gdzie do 4K wymagany był już RTX 2080 oraz RTX 2080 Ti. Wraz z DLSS 2.0 tych ograniczeń nie ma, także możemy korzystać w każdej rozdzielczości, co jest naprawdę zarówno i wygodne, jak i po prostu przyjemne. Dodatkowo wspomnę tutaj również o tym, że ze sprawą nowych algorytmów DLSS 2.0 mamy teraz ulepszone efekty cząsteczkowe, czy to też wodę, ogień i tak dalej. We wcześniejszej wersji te efekty niestety niejednokrotnie
posiadały różnego rodzaju przekłamania graficzne, artefakty, no i zdecydowanie bardziej było widać na tym rozmyślenie. A propos jeszcze tego, jak DLSS 2.0 jest poprawiony względem DLSS 1.0, zanim przejdziemy do docelowej części materiału, jeżeli chodzi o testy i porównania, zwróćcie uwagę na to, jak wyglądał DLSS w kontrolu względem natywnej rozdzielczości oraz względem DLSS 2.0, no bo jest to coś po prostu bardzo ciekawego. DLSS off w control, zwróćcie uwagę na siatkę, na wentylatory. DLSS 1.0, wcześniejsza wersja w kontrolu, to samo miejsce, no i jest tragicznie. DLSS zupdate'owane do wersji 2.0, tutaj mówimy oczywiście o dużych zbliżeniach, to jest bardzo istotne. DLSS wersji pierwszej, znowu zbliżenie, zwróćcie uwagę na monitory. Ta sama lokacja, DLSS 2.0, no poprawę widać gołym okiem. Kolejna lokacja, DLSS wersji 1.0, przyjrzyjcie się, i DLSS zupdate'owany do wersji 2.0. No, nie ma co tutaj tak naprawdę za bardzo co dodawać, jest po prostu ogromna różnica względem tego, co było wcześniej. Ja zapraszam Was teraz do docelowej części materiału, zaczynamy od Wolfensteina Youngblood. Koncepcja taka, że z każdą grą na początku widzicie miejsce testowe, później przechodzimy do porównania wydajnościowego i dalej porównania jakości trybów DLSS versus rozdzielczość natywna. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do dalszej części materiału. Ja już swoją część gadki kończę. Miłego oglądania, cześć! Yeah.